witam Was bardzo serdecznie, jak zwykle ze swojej kuchni. I dzisiaj znowu będę przygotowywała razem z Wami szybką, smaczną kolację. Dzisiaj na kolację zrobimy, i tu moment, muszę posilić się moją ściągą, bo tej nazwy nie mogę zapamiętać. Jest to majdonozlu mantar sarma. My powiedzielibyśmy placek jajeczny lub rolada jajeczna z warzywami. Przepis ten dostałam jak zwykle od swojej tureckiej szwagierki. Turczynki również czytają internet, oglądają YouTube'a, biorą przepisy z Europy, modyfikują je i mówią, że to jest ich przepis turecki. Właśnie taki przepis od nich dostałam i proszę nie krzyczeć na mnie. Jest to zmodyfikowany turecki przepis na roladę z warzywami. Zapraszam, ale jeszcze wcześniej pokażę Wam, jak wygląda, bo z tego wszystkiego zapomniałabym. Proszę bardzo. Jest naprawdę pyszna. Potrzebne produkty. Jak zwykle jest ich niewiele, ponieważ jak już wiecie, moje przepisy są szybkie, tanie i łatwe w wykonaniu. Więc tak, 4 łyżki majonezu. Ja jak zwykle używam swojego ulubionego winiary. 4 całe jajka, 1 cebula, 1 papryka, 0,5 kilo pieczarek, kilka gałązek świeżej pietruszki, 0,5 puszki małej kukurydzy konserwowej. Do smaku, myślę, że mała łyżeczka sezamu, szczypta soli, szczypta pieprzu i 40 dekagramów sera tartego. I to jest wszystko. No to jak ja to mówię, zabieramy się za robotę. Zaczynamy od wbijania jajek. Teraz... Jajka sobie rozwijamy kruzgą. Dodajemy troszkę soli do smaku. Ja jak zwykle robię wszystko na oko, ale jeżeli Wy swoim oczom nie wierzycie, dodajcie około pół łyżeczki soli. I 4 łyżki majonezu. Resztka majonezu, więc nawet 4 łyżek pełnych nie mam. I wszystko razem mieszamy. Jeżeli dacie 3 łyżki majonezu, też się nic nie stanie. Energicznie dogołtamy wszystko. Mieszamy wszystko razem. Teraz dodajemy około płaskiej łyżeczki sezamu. Jeżeli ktoś nie lubi sezamu, oczywiście nie musi tego dawać. Ale w moim przepisie tureckim był sezam, więc dodaję. Dobra, teraz dodajemy ser żółty. I wszystko razem mieszamy.
porządku. Następnie bierzemy blaszkę, taką blaszkę, którą macie w piekarniku standardową. Wykładamy papierem do pieczenia i naszą masę wykładamy na blachę. Wszystko wyzbieramy z naszej miseczki. Ciach, ciach, ciach. Gotowe. Teraz staramy się równomiernie rozłożyć tą masę jajeczno-serową. Równomiernie na blaszce. Zaledwie kilka chwil. Dobra. Mamy wyłożoną w miarę równomiernie. I teraz, kochani, kiedy mamy już umoloną naszą masę, wsadzamy ją do piekarnika na 180 stopni na 20 minut. Grzanie góra, dół. W czasie, jak nam się nasz placek serowy piecze, przygotujemy sobie pieczarki. Oczywiście w przepisie jest, że trzeba pokroić te pieczarki. Najpierw pewnie obrać jeszcze ze skórki i pokroić równiutko. Nie, 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 to nie jest dla mnie. Ja muszę robić szybko, sprawnie, nie będę bawiła się w krojenie. Myłam pieczarki, oczywiście nigdy nie obieram ich ze skórek, bo nie widzę takiej potrzeby. Biorę tarkę i na grubych oczkach po prostu ścieram całości razem z ogonkami. I to samo robię z cebulą. Również ją ścieram na tarce. Na grubych oczkach. Gotowe. Papryki raczej już nie będę treć na tarce, po prostu pokroję ją w kosteczkę. Samego procesu krojenia papryki Wam już nie pokazywałam, bo to jest jakoś mało interesujące. Ja to pokroję dla Was pietruszkę, ponieważ ten nóż bardzo lubię. Więc patrzcie. Oczywiście pietruszkę obskubałam z tych grubych gałęzi i teraz postaram się drobniutko ją posiekać. Tak jest. Teraz mieszamy nasze pieczarki z cebulą. Posolimy
Myślę, że też około płaskiej łyżeczki. Tak. Teraz dodajemy paprykę. Wszystko fajnie wymieszamy i zaraz wrzucimy na patelnię, na której rozgrzany już jest tłuszcz. Ja, jak już wiecie, używam wyłącznie z oliwy, z oliwek. Ale jeżeli Wy macie inne preferencje, proszę bardzo, może to być olej rzepakowy, słonecznikowy. I idziemy do smażenia. I na rozgrzaną patelnię wrzucamy nasze pieczarki z cebulką i z papryką. Myślę, że tak około 5 minut dusimy. Ta-da! Placka wyciągnęliśmy z piekarnika. Jest fajnie, delikatnie przypieczony i zaraz będziemy nasze pieczarki zawijać w ten placek. Po 7 minutach duszenia tych pieczarek na takim dosyć solidnym ogniu woda nam odparowała. Zakręcamy gaz, dodajemy posiekaną pietruszkę. Pamiętajcie, pietruszki im więcej, tym lepiej. Jest bardzo, bardzo, bardzo zdrowa. Teraz dodajemy pół puszki, małej puszki kukurydzy konserwowej. Wszystko razem wymieszamy i będziemy zaraz nakładać na placka. Tylko troszeczkę niech nam ostygnie. Tak na 5 minutek niech odparuje. No i nasz farsz troszeczkę przestyk i nakładamy na placka. Jeszcze oczywiście to wszystko jest ciepłe, ale już nie takie gorące jak było. Piękne, kolorowe. Wkładamy to tak w miarę równomiernie. Jest to typowe danie jarskie, bezmięsne i naprawdę bardzo szybciutko się robi, a wykwintnie wygląda. I teraz bierzemy się za zawijanie. Zawijamy zaczynając od dłuższego brzegu. Tu mamy krótszy, tu mamy dłuższy, więc zawijamy od dłuższego brzegu. Tak dosyć ściśle. Ciasto jest elastyczne, więc nie ma problemu z zawijaniem. Kiedy już zwiniemy tą roladę, na koniec jeszcze zawijamy w ten papier, na którym się piekło to ciasto. I tak zawiniętą roladę wsadzamy jeszcze na około 35 minut do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni, góra, dół. Widzimy się za około 40 minut. Minęło 35 minut i roladę wyciągnęliśmy z piekarnika.
Dostawiamy ją oczywiście troszeczkę do ostygnięcia, ale ja chciałabym Wam pokazać, jak ona wygląda pod tym papierem. Więc będę ją pomalutku rozwijała. Proszę bardzo. Tak wygląda po upieczeniu. I oczywiście zaraz będziemy ją kroić i degustować. No i tak prezentuje się nasza rolatka po pokrojeniu na kawałki. Do tego suróweczka i kolacyjka pyszniutka. Zapraszamy jak zwykle do próbowania, smakowania, wzbogacajcie swoją kuchnię i smacznego. Do następnego razu. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę i nie zapominajcie o subskrypcjach. Pa, pa! Proponuję Wam dzisiaj, żebyśmy wspólnie przygotowali majdanozu. Ajajaj.